Dla mnie laski są domem przede wszystkim, a tak na zewnątrz mówiąc, są ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Są również domem macierzystym Franciszkanek Służebnic Krzyża. Można powiedzieć, że tu jest centrum działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, chociaż mamy też inne placówki w Sobieprzewie, w Żułowie i w Rabce. Zawsze organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. My jesteśmy członkiniami Towarzystwa, ponieważ nasza założycielka najpierw założyła jako osoba świecka Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a 8 lat później, czyli równo lat 100, powstałyśmy my jako zgromadzenie. Matka Elżbieta Różaczacka urodziła się w 1876 roku w rodzinie arystokratycznej w Białej Cerkwi na Wołyniu na Ukrainie. Urodziła się na początku, miała od razu słaby wzrok, ale straciła wzrok całkowicie mając 22 lata. Mógł to być kryzys dla młodej osoby pochodzącej z zamożnej rodziny, natomiast ten kryzys rozpoczął wielką przygodę. Dlatego, że lekarz, który leczył wówczas młodą Różę, powiedział, niech panienka nie jeździ po lekarzach, tylko zajmie się osobami niewidomymi. Wtedy Róża przez 3 dni podobno została w pokoju. Nie wychodziła z niego, spędziła ten czas na modlitwie. Wyszła po 3 dniach i mówi, dobrze, to będziemy jeździć do instytutów niewidomych w Europie, żeby zobaczyć, jak możemy rozpocząć działalność dla niewidomych w Polsce. Wówczas w Polsce nie było jako takiej szkoły dla niewidomych. I przez 10 lat młoda osoba jeździła oczywiście z przerwami do różnych instytutów, czy w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji. I wtedy nabierała młoda Róża doświadczeń i po tych 10 latach powstało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w 1910 roku. W 1911 zostało zarejestrowane i na początku były to same osoby świeckie. Powolutku Róża się zorientowała, że potrzebne są osoby, które by były na stałe. I przez 8 lat rodziła się ta myśl, do której się przyczyniła, tak prawdę mówiąc, pierwsza wojna światowa. Młoda Róża wyjechała do swojej rodziny na Wołyń i przeszkodziły działania wojenne, że nie mogła wrócić z Wołynia i zatrzymała się podczas ucieczek, różnych ewakuacji, zatrzymała się w Żytomierzu. Tam powiedziała, że miała swój nowicjat. Przez 3 lata się modliła. Rozpoczęła się niesamowita przemiana Róży, która z arystokratki, dla której było ważne, jakie ma guziczki przy mankietach, jak jest ubrana, każda falbanka musiała być dobrze zaprasowana, stała się osobą, która wyciągnęła z kufra starą burkę i poprosiła o uszycie skromnej sukni. I można powiedzieć, że to jest początek naszego zgromadzenia. Tam Róża otrzymała nowe imię Elżbiety wraz z profesją. W Żytomierzu złożyła śluby pierwsze i wieczyste i wróciła do Warszawy już w habicie franciszkańskim. Siostra Elżbieta wraca do Warszawy. Witana jest przez dzieci niewidome w szkole prowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, osoby świeckie. I wtedy dla dzieci niewidomych był ten wielki znak i wielki szok, dlatego że zobaczyły, że hrabianka Róża nie ma pięknej sukni, tylko ma coś zgrzebnego. I wtedy siostra Elżbieta mówi, od dzisiaj nie nazywajcie mnie hrabianką, tylko ja jestem siostrą Elżbietą, jestem jedna z was.
poćwiczymy sobie czytanie na podstawie tekstu, o który dzisiaj omawialiśmy, czytałam Wam go wcześniej, związany już z okresem, który do nas się szybciutko zbliża wielkimi krokami, czyli okres jakich świąt? Świąt Bożego Narodzenia. Dobrze. To wszyscy już mamy przygotowane teksty przed sobą. Radek, możesz zacząć czytać? Bardzo proszę. Było dokładnie tak, jak powinno być. Na gwiazdkę padał śnieg, a w domu pachniało choinką. To była lekcja właśnie edukacji wczesnoszkolnej, konkretnie edukacji polonistycznej. Taka lekcja właściwie przebiega bardzo podobnie jak lekcja w szkole dla dzieci widzących, natomiast oczywiście pracujemy innymi metodami, metodami dostosowanymi do dzieci niewidomych oraz dzieci słabowidzących. Dzieci pracują na materiałach, które są wydrukowane alfabetem Braille'a bądź powiększonym drukiem, w zależności od tego, jakie dzieci mają potrzeby. Bardzo dużo materiału właśnie przygotowujemy dla dzieci, drukujemy, piszemy na maszynach, po to, żeby miały jak największy dostęp do czytania i pisania, żeby miały równe szanse, tak jak dzieci widzące w szkołach masowych. Alfabet Braille'a jest to pismo, które umożliwia niewidomym czytanie i pisanie. Przy pomocy oczywiście rąk, przy pomocy metody dotykowej. Jest to dotykowa metoda czytania. Adasiu, napisz odpowiedź na moje pytanie. Jaka pogoda była w tekście pod tytułem Niespodziewany gość? Pamiętasz, Adasiu? Dobra, a powiedz głośno to i Radek napisze. W tekście Niespodziewany gość. Możesz bez tytułu. W tekście. W tekście padał śnieg. Okej. Piszemy, Radziu, tak? X. Nie. K, 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 tek, z, e, k, ś, teraz si, tak, si, si, Adasiu, si, oj, trudny wyraz nas spotkał, t, e, k, si, c, i, e, tak, w tekście i teraz padał śnieg. Może mogę jej kopać. Śnieg, jak ty pisze? Przez eś. Eś, si, n, i, e. I co na końcu? G. G. Dobrze, tak, bo śniegu. Co na końcu zdania stawiamy? Dobra, okej. Okay. Jeżeli dzieci nie mają żadnych dodatkowych niepełnosprawności, dodatkowych sprzężeń, to zwykle nie jest to jakaś tam bardzo trudna sztuka. Uczą się w miarę szybko. U nas w szkole odbywa się to zwykle w pierwszym roku nauki, kiedy dzieci przychodzą z przedszkola, czy tutaj z przedszkola w Laskach, czy z innych przedszkoli dla dzieci widzących. Uczą się wtedy w tym pierwszym roku, poznają wszystkie kolejne literki, cyfry i takie podstawy właśnie czytania i pisania alfabetem Braille'a. Natomiast w drugim roku nauki pracujemy już na programach i materiałach takich dostępnych dla dzieci w szkołach masowych. Natomiast dla osoby widzącej rzeczywiście jest to pewnie trudniejsza sztuka. My jako nauczyciele widzący czytamy Braille'a wzrokiem. Czasami próbujemy też oczywiście wcielić się w jakąś taką rolę dziecka niewidomego po to, żeby tak rzeczywiście na własnej skórze odczuć, jak to jest na co dzień potykać się o takie trudności. Natomiast jeżeli dziecko, tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma żadnych dodatkowych utrudnień, żadnych dodatkowych problemów, to w ciągu jednego roku szkolnego jak najbardziej jest w stanie nauczyć się w miarę płynnie czytać i pisać alfabetem Braille'a.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja chciałabym dzisiaj na lekcji, żebyśmy spróbowali rozpoznać, jak wyglądają, jak przebiegają granice Polski i kto jest sąsiadem naszego państwa. Dobrze? I w tym celu macie przygotowane na biurkach mapy, nasze zwyczajne mapy z Atlasu Polski. Może ktoś z Was przypomni, jak taka mapa powinna prawidłowo leżeć na biurku? Po czym to rozpoznajemy? Po tym, że w prawym górnym rogu powinien znajdować się. Wskażcie ten trójkącik. On jest czarny dla słabowidzących i wypukły dla Was, niewidomych, tak? Dobrze, wszyscy znakomicie pokazują ten trójkącik czarny, świetnie. To ja Was teraz bardzo proszę, żebyście odczytali tytuł mapy. Dzieci w naszym ośrodku mają różne schorzenia. Są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i z takim właśnie spektrum, które ma takie mózgowe uszkodzenie widzenia. Są dzieci z retinopatią wcześniaczą, z zespołem Lebera, z chorobą Stargarda, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, także sporo również dzieci z zanikiem nerwów wzrokowych. To jest taki mniej więcej przekrój schorzeń, które występują u dzieci w naszym ośrodku. Skala 1 do 2 milionów. Przypomnijmy sobie, co wyraża ta skala. Tu jest dosyć duża liczba. 1 do 2 milionów. Julka. Wyraża ona, ile zmniejszone są odległości na mapie. A w przypadku tej skali? Zmniejszone są? Są one zmniejszone 2 miliony. Razy. Świetnie, kochani. I teraz naszym zadaniem, przypominam, dziś jest odszukanie granicy Polski na mapie i sprawdzenie, jak ta granica przebiega. Poniżej skali macie pierwszy element, czyli pierwszy znak naszej legendy. To, co powinniście teraz odszukać, to jest krótka kreseczka zbudowana z grubych, wypukłych kropek w czerwonym kolorze dla słabowidzących. Czy udało się znaleźć? Łukaszu, musisz podejść rękami powyżej, z powrotem do skali, jeszcze wyżej. Tu masz skalę, prawda? Tak? I zaraz pod tą liczbą skali znajduje się pierwszy element legendy. To jest ta kreseczka. Tu. Obejrzyj ją dokładnie. W zapleczu znajduje się szereg pomocy, między innymi wypchane eksponaty ptaków i zwierząt, które służą do pokazania fragmentów, elementów przyrody dzieciom niewidomym. Ich percepcja odbioru rzeczywistości jest zupełnie inna, a więc lekcje przyrody i geografii nie są tak naturalne i zwykłe jak w zwykłej szkole. U nas przebiegają zupełnie inaczej. I forma dydaktyczna i dotykowa jest troszeczkę niesamowita. Bo jak pokazać niewidomym osobom świat na zewnątrz, pełen fantastycznych dźwięków, zapachów i kolorów, kiedy tego świata naprawdę nigdy nie widziały? A więc muszą używać swoich zmysłów niejako zastępczych, słuchu, dotyku, czyli tych dwóch zmysłów, których my na co dzień w takich ilościach nie używamy, albo używamy i zupełnie nie zwracamy uwagi, na ile one są dla nas przydatne. Bo w większości, w ponad 90% używamy tylko wzroku, żeby poznać tę rzeczywistość. Korzystamy więc z szeregu eksponatów wypchanych, jak powiedziałam, ale również map o różnej wielkości i różnej formie wypukłości. Bardzo atrakcyjne są eksponaty różnego typu drapieżników z innych krajów i z innych oceanów, chociażby taka pirania, która zawsze fascynuje młodsze dzieci w nauczaniu początkowym. Czasami do naszej pracy wystarczą jakieś gumowe, malutkie elementy, które pozwolą, by dziecko bez obrzydzenia dotknęło i poznało chociażby pająka, którego takiego
w powiększeniu mamy w kilku egzemplarzach. Wiele z tych eksponatów jest przywiezionych przez nas samych, nauczycieli z różnych części świata, po to, by pracownię uzupełnić. I tak na przykład mam tutaj ukryty w słoiczku autentyczny piasek z pustyni Kalahari, który w momencie rozmowy o krajobrazach pustynnych w strefie zwrotnikowej daje uczniom do ręki, by mogli dotknąć, najczęściej porównując ze zwykłym naszym piaskiem przywiezionym z nadbałtyku. Usiądź tutaj i przeczytamy ten tekst. Usiądź wygodnie i najpierw sobie ustaw tutaj powiększenie odpowiednie, jak ci najbardziej pasuje. Czy wybierzesz takie kontrasty? Mogę. Tak będzie wygodnie? Tak. Dobrze. W naszym ośrodku obejmujemy około 70 uczniów słabowidzących zajęciami z rehabilitacji wzroku, inaczej nazywamy to też terapia widzenia. Pani przyniosła do klasy wysoką choinkę i powiedziała. Dobrze, przechodzimy do następnego wersetu. Zajęcia z terapii widzenia mają na celu pokazanie możliwości wzrokowych, które osoba słabowidząca posiada. Często wręcz jakby uświadamiamy, ile widzi i na ile może skorzystać ze swojego osłabionego wzroku. W sposób taki spontaniczny, często ta osoba wydaje się, że jakby no nic nie widzi i nic nie może zrobić przy pomocy swojego słabego wzroku. My w czasie zajęć jakby pokazujemy, jak ten wzrok najbardziej wykorzystać. Uczymy i pokazujemy różne pomoce ułatwiające widzenie. Pomoce optyczne, nieoptyczne, pomoce elektroniczne. Wszelkie takie możliwe dostosowania, które można zastosować, aby osoba z osłabionym wzrokiem widziała lepiej. Uczymy też rodziców, otoczenie, jak najlepiej przygotować właśnie środowisko dla dziecka słabowidzącego. U dziecka, które ma osłabiony wzrok, funkcje wzrokowe nie rozwijają się w sposób spontaniczny. Należy je trenować, ćwiczyć. Takie wykorzystywanie wzroku nie powoduje jego zużycia, wręcz przeciwnie, to taki trening, który pozwala ten wzrok w coraz większych możliwościach wykorzystać. Dla Elizy. Jabłuszka do mycia. Jeszcze nie wiem, czy wszystkie, no ale to ja wezmę miskę, a ty weź do mycia. Dobra, a potem
Nikolciu, włóż, a potem nakryjmy do podwieczorku. Wrzuć Nikolcia do zlewu, parę pięć jabłuszek, tak? Dziewczynki tutaj, no właśnie po to są w internacie, żeby uczyć się samodzielności. Bo szkoła to edukacja, internat tutaj zastępuje dom i tutaj właściwie uczą się życia po niewidomemu. Od samego rana, kiedy wstają i mają za zadanie nauczyć się same ubierać się, ścielić łóżko, wszystkie czynności, toaleta poranna, więc wszystkie te czynności, które no, dla niewidomych nie są wcale takie proste i muszą się tego uczyć. No, chociażby nakładanie pasty do zębów na szczoteczkę do zębów wcale nie jest dla dziewczynek takie proste i wszystkiego tego muszą się uczyć. To, co dla nas wydaje się oczywiste, to no, tu nie zawsze, ale wszystkiego się uczą i z bardzo dobrymi wynikami, bo kiedy już są dorosłe w najstarszych grupach internetowych, właściwie są zupełnie samodzielne. Jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, to najbardziej lubię, to chyba tak najbardziej, to lubię hipoterapię oraz zajęcia w szkole muzycznej. A w szkole to bardzo lubię religię, plastykę i muzykę i myślę, że nawet też matematykę. Matematyka też jest fajna. Właściwie wszystkie lubię, wszystkie przedmioty lubię. A ty? Ja to... jeśli chodzi o zajęcia, to chyba tak najbardziej to lubię orientację. Dawid, to chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie określili na planie, gdzie jest basen i gdzie znajduje się sala rehabilitacyjna. I na początku powiedz mi, gdzie na tym planie będzie północ, południe, wschód i zachód. Północ to będzie tutaj. Mhm, czyli najdalej od ciebie. Tak. Okay. Południe to bliżej mnie. Dobrze. Gdzie będzie wschód? Jak się idzie, to prawo. Mhm. Zachód w lewo. Zachód po lewej stronie. Okej, świetnie. To jeżeli to, co ja tu już przykleiłam, ta droga, to będzie droga główna, to w takim razie gdzie na planie naszego ośrodka będzie dom chłopców, a gdzie będzie szpitalik? Dom chłopców to będzie tutaj. Czyli w jakim kierunku świata? Na północy. Dobrze, przyklej dom chłopców. Mhm, świetnie. A szpitalik gdzie będzie? Na południu. Na południu, proszę bardzo. Tak, na dwóch końcach jednej drogi. Wiesz co, zobacz, rzep jest od tej strony, przekręć. Tak, żeby się przykleił. A sprawdź dobrze, czy go tak przyklejasz przy samej drodze. Zrób to tak dokładnie. Okej. Okay. Na pewno często widzimy na mieście osoby, które poruszają się z białą laską. Jeżeli to są osoby starsze, to są z reguły osoby, które nigdy nie miały zajęć z orientacji przestrzennej, czyli nie były tego nauczone. Uczyły się tego albo od kogoś innego, kto wcześniej nie widział, albo to są takie ich wypracowane metody różne i techniki. Natomiast takie młode osoby, 20-30-letnie w tej chwili, które się poruszają na mieście, to są już osoby, które miały zajęcia z technik poruszania się z długą laską. Trzeba to tak powiedzieć, z takiego samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. I jakby, czego uczymy na tych zajęciach? To jest przede wszystkim, musimy opowiedzieć o tym, jak wygląda cały świat. Osobie, która nie jest osobą ociemniałą, tylko niewidomą od urodzenia, trzeba opowiedzieć o wszystkim. O tym, jaki ma kształt, jaką ma wielkość, do czego służy, jak wygląda, jak odróżnić. Na przykład jak odróżnić tramwaj niskopodłogowy od tramwaju ze schodami. Albo jak odróżnić skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej, bo poruszanie się na takim skrzyżowaniu będzie inaczej wyglądało. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to uczymy technik poruszania się z laską. I to są techniki, które wymyślili Amerykanie. My je od nich przejęliśmy.
To są takie techniki, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo, ale też pomagają nam zbierać informacje o tym świecie. I idziesz korytarzem, ja będę twoją żywą szelką, lewą ręką opuść, a prawą weź ładnie do przodu, wyżej trochę jeszcze, Dawid. Okej, okay, świetnie. Ja w pewnym momencie się, Dawid, zatrzymam i proszę, żebyś mnie wykrył i ominął, dobrze? Okej, okay, bardzo dobrze. I dochodzisz do schodów, przy schodach pionizujesz laskę, bierzesz ją do stóp i robisz w tył zwrot. Laska nie służy tylko do tego, żeby informować innych, że jestem osobą niewidomą. Nie służy też tylko do tego, żeby sprawdzać przestrzeń, która jest przede mną, ale też daje mi informacje o podłożu, ponieważ ona stuka, to daje mi echo i ja po tym echu mogę stwierdzić, czy to jest otwarta przestrzeń, czy to wzdłuż budynku, jaki to jest budynek, czy mijam bramę, czy cokolwiek innego. I kolejna rzecz, której uczymy, to też taka samodzielność w poruszaniu się, czyli komunikowanie się, zdobywanie informacji, ocenianie, czy ta informacja, którą dostałem od kogoś, jest wiarygodna, czy nie. No taka, jest, to jest bardzo dużo takich umiejętności interpersonalnych, logicznego myślenia, pamięci. Więc te zajęcia z orientacji przestrzennej są bardzo, one są trudne. Więc nie każdy dochodzi do takiego etapu, żeby się samodzielnie poruszać. Natomiast możemy też dać jakąś część tej samodzielności. Czyli na przykład może ktoś się poruszać na określonej trasie, albo w danym terenie, albo może się poruszać samodzielnie w każdym terenie, ale najpierw musi być tego terenu nauczony. I staramy się u nas w ośrodku ocenić, do którego momentu tych umiejętności nasz uczeń będzie mógł dojść, no i go, że tak powiem, nieładnie docisnąć do samego końca, czyli dać mu jak najwięcej tych możliwości. Zawsze się staramy ocenić na początku nie te wszystkie braki i nie wady i nie to, czego uczeń nie umie, ale znaleźć jego dobre i mocne strony i te mocne i dobre strony wspierać, bo one mogą mu skompensować to, czego nie będzie umiał, czy nie będzie w stanie zrobić. I heard that you settled down and you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, 'cause she gave it wings I give to you. Oh, friends, why you so shy? Mogę rozwijać swoje talenty, mogę spełniać swoje marzenia i też no właśnie się realizować na przykład w śpiewie, który kocham najbardziej, tak naprawdę. I couldn't stay away, I couldn't fight eyes, hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I will find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say. Sometimes it lasts, but sometimes it hurts instead. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jest to też główna myśl matki, która mówiła, że dzieło to z Boga jest i dla Boga, innej racji by tu nie ma. Jeśli zeszłoby z tej drogi, niech przestanie istnieć. Jest to bardzo wymagający testament matki Czackiej dla nas wszystkich, osób świeckich, jak również i dla sióstr. Ponieważ jeżeli czynimy dla Pana Boga, to musi być czynione tylko i wyłącznie z miłości. A jeżeli nie będzie miłości, to wszelka doskonałość, wszelka perfekcja w służbie zatraci swój sens.